Agata, policzy od jednego do trzech, a na trzy staniesz przy ciele subtelnym Ewy. Jeden, dwa, trzy. No, wydaje mi się, że jestem już, ale jeszcze tak nie mam takiej klarowności, dlatego że w tej przestrzeni Ewy w ogóle panuje dosyć duży chaos, taki mentalno-emocjonalny. Bardzo dużo się tam dzieje energetycznie i jest bardzo dużo emocji przede wszystkim. Emocji takiego dość naprawdę solidnego niepokoju, takiego aż przytykającego właśnie, że nie można głęboko odetchnąć, tylko jest takie nawet zatrzymanie oddechu, dość szybko bije serce. To nie wchodź w to emocjonalnie, dobrze? Wycofaj się i tylko mentalnie nawiąż z nią kontakt. Rozumiem, że to ciało subtelne Ewy generuje ten niepokój? I ciało subtelne i fizyczne, bo ja wyczuwam, że ciało subtelne jest w ciele, jest bardzo blisko ciała. Okej. Nie jest nigdzie dalej, przynajmniej na ten moment, bo jakby no, nie ukrywam, że też fakt, że nie mogę zobaczyć wizerunku Ewy, wytworzyło też od razu w przestrzeni jakiś taki niepokój. Żeby się na pewno, oby na pewno, żeby się nie pomylić, więc ja takie miałam odczucie, jakby właśnie ciało subtelne specjalnie, ja czułam, że ja od razu muszę iść do ciała fizycznego, żeby mieć pewność, że nawiązuję relację z tą Ewą, tak, z tą na pewno z nią, więc bardzo czuję ją blisko właśnie cielesności i stąd też właśnie zbliżając się, od razu wyczuwałam bardzo dużą ilość energetyki właśnie w postaci niepokoju, takiego poddenerwowania. Czyli ciało subtelne, czy ciało subtelne wiedziało, że przyjdziemy. Tak? I dlatego się zbliżyło do ciała, żeby dać ci, żeby się łatwiej z tobą skontaktować. Tak, tak. I bardzo, bardzo czuć, że jest to decyzja tutaj ciała subtelnego i jest no, czekała tak, to w sensie takim, że jak najbardziej wiedziała i od razu właśnie to połączenie nawiązała. Okej, to jeszcze raz rozpoznaj eteryczne DNA Ewy. Jeśli potrzebujesz, to zczytaj ze mnie wizerunek fizyczny ze wczorajszej rozmowy technicznej i porównaj, jeśli jest ci to potrzebne, i sprawdź, czy to jest Ewa. To ciekawy obraz się pojawił, bo ja to cały czas czuję, że ja mam pewność, że to jest właśnie Ewa. Natomiast jak ty przekazałaś mi ten obraz, to tak jakby ten obraz po drodze został w jakiś sposób zniekształcony. Tak jakby Ewa sama widziała siebie inaczej. Jakby czuła się starzej niż jest w rzeczywistości. To jest takie coś się pojawiło, że tak, to jest dokładnie jeden z punktów, z którym Ewa przyszła. Okay. Że Ewa, jak patrzy na siebie w lustrze, to widzi starą kobietę, a ma poczucie, że jest zupełnie kimś innym. No to się bardzo zamanifestowało. Właśnie mówię, od ciebie wyszedł obraz Ewy i w drodze do ciała fizycznego zaczął się zmieniać. I właśnie dotarł jako starsza. Czyli ciało subtelne uważa, że wygląda młodziej, niż ciało fizyczne obecnie wygląda. Nie, nawet właśnie to jest coś takiego, że ten obraz jest zniekształcony. Ciało fizyczne wcale tak. No właśnie, dlatego ciało fizyczne wcale nie wygląda staro, a właśnie tak jakby ciało subtelne
widziało swoje ciało jak Jako dużo stare. starsze. A Tak. dlaczego tak jest? No i właśnie tutaj nie wie, dlaczego tak jest, bo sama jestem zaskoczona, bo mówię, te obrazy są nieprawdziwe. Prawdziwy obraz jest tej Ewy, który jest naprawdę, a właśnie ten obraz jest nałożony. Okej. On się zniekształcił, on nie jest prawdą. Dobra. Czyli mamy pewność, że to ciało subtelne to ciało subtelne Ewy i rozumiem, że Ewa wydaje zgodę na pracę dla siebie i na sobie podczas tej sesji. Bardzo. Dobrze. Tak, bardzo To chcę teraz tej pójdziemy pracy. do przyczyny ezoterycznej tego, że ciało subtelne Ewy ma zakłamany obraz swojego ciała fizycznego. To jest przyczyną ezoteryczną tego. To jest jakiś, ja bym nawet to nazwała duchem. Jakiś obraz się tworzy, on przyszedł dosłownie jak jakaś taka zjawa, która przybiera właśnie postać niby Ewy, ale to nie jest ta Ewa z tego życia. Chociaż jakieś jest uczucie, jakby to była Ewa, ale z jakiegoś innego życia. Jakieś jej własne wspomnienie, jakby ona sama gdzieś w tej właśnie przestrzeni jej energetycznej ten obraz został bardzo silnie utrwalony i ona wręcz go projektuje właśnie na dzisiejszą Ewę, czyli dzisiejsze swoje ciało fizyczne, nakładka taka. Czyli jakaś nakładka ze starego ciała, tak? Rozumiem, z Tak. jakiegoś innego wcielenia. Tak. Bo też czuć w tym obrazie, że ona siebie tam rozpoznaje, ale to nie jest obraz z tego życia, to jest z innego życia i właśnie bardzo, a widzi właśnie, kiedy patrzy na siebie w lustrze rzeczywiście, to ta nakładka się pojawia, jakby nie widzi siebie prawdziwej, jaką teraz jest, widzi Ja siebie rozumiem. stamtąd. Dobrze, a gdzie w ciele subtelnym to wspomnienie, ten obraz tego poprzedniego, pamięci poprzedniego ciała fizycznego jest zapisane? W całej jej taka, właśnie to jest ciekawe, że ona teraz jako ciało subtelne pojawia mi się właśnie w tej formie tej starszej kobiety. Jakby zostało to na nią nałożone. Jakby ona, właśnie ciało świetliste jest wewnątrz, a to jest taki obraz jej. Jest taki martwy. Dobrze, to powiedz Ewie, żeby teraz wyszła z tego obrazu i cała istota świetlista stanie obok niego. Już. Wyszła, ale patrzy się na ten obraz z takim wielkim smutkiem, potwornym smutkiem. Gdzie ten smutek jest generowany? W głowie, w oczach zwłaszcza, w oczach widzi siebie właśnie, ona widzi siebie jako właśnie taką starą, żałosną. To nie jest, że stara, bo ten obraz to jest jakiejś kobiety mniej więcej około 50 roku życia. Więc to nie jest staruszka, to jest po prostu dojrzała kobieta, ale dla Ewy jest to obraz taki, jakby właśnie, to też jest coś takiego, że jakby widziała to, że właśnie wcale nie była jeszcze wiekowo stara, a jakby się poddała, Dobrze, jakby ale się poddała życiu czemuś i to ją zestarzało i tak przestała czuć, że żyje w ogóle. Dobrze, teraz I z taką skupimy się. żałością na to patrzy. Dobrze, teraz się skupimy na czymś innym. Istota świetlista wyszła z tego obrazu i rozumiem, że to została w rodzaju jakiejś powłoki? Tak, tak, dosłownie powłoka. Stoi taka martwa powłoka. Ona z taką spuszczoną głową stoi. Okej, Obraz i ta jej. powłoka z czego jest zrobiona? Niech Ewa tego dotknie i sprawdzi, z czego ona Właśnie jest zrobiona. ciekawe, bo jak dotknęła, to to się rozsypało w taki proszek. Okej, okay. I leży proszek przed nią, tak? Tak. A kto jest właścicielem tego w tym momencie już proszku? To jest ona, to jest jej ciało. Ona to utożsamia jako, że to było jej, jak została pochowana, To spalona moment. chyba. Moment.
Pytam się, z jakiej energii to jest utkane? Z prochu, właśnie proch. Dobrze, wycofamy się. Jak jeszcze ta powłoka jest w czasie? Teraz jej nie dotyka, tylko niech nie czyta informacje. Czy to jest utkane z jej własnej energii, czy nie? To jest jej wspomnienie siebie. Jej wspomnienie siebie, które ona wygenerowała. Tak? Tak, bardzo mocno. Ona tak siebie zapamiętała i to tak mocno. Okej, okay, momencik, dobrze. Zatrzymało ją. Okej. I kiedy przebywała w tej powłoce, co to powodowało w życiu fizycznym obecnie, w tym obecnym ciele Ewy? No w ogóle nie żyła swoim życiem. Jakby powielała tamto życie. Jakby robiła jakąś podświadomą kopię. Dosłownie, jakby nie docierało do niej, że ma nowe życie, które może przebiec w zupełnie inny sposób, a w jakiś sposób odgrywała wręcz, dosłownie odgrywała wręcz ten sam schemat. Co to był za schemat? Zamknięcie w ogóle, no bardzo czuć, że ta powłoka ją bardzo zatrzymywała w jakiejś takiej przestrzeni ciemności, w takiej, no w ogóle takiego nieczucia siebie, takiego, no niskie wibracje się tam tworzą. Jakiego rodzaju, jakich emocji? Przede wszystkim braku wiary w siebie, brak radości życia, w ogóle brak przejawienia się w tym życiu. Takiego wyjścia do świata. Jest zamknięta w sobie. Właśnie zamknięta w sobie. I czy istota świetlista, kiedy przebywała w środku tego i generowała ten rodzaj częstotliwości, to zdawała sobie z tego sprawę, czy nie? Czy dopiero teraz, kiedy wyszła na zewnątrz i zobaczyła to? Jakaś część jej właśnie chyba miała tą świadomość. Dobrze. Jakby ona chciała coś naprawić, jakby poprawić. Narzucając temu ciału fizycznemu, które ma teraz, schemat działania z poprzedniego życia, tak? W pewnym sensie tak, no bo właśnie jakby chciała odegrać to raz jeszcze. Po coś, ale tu jeszcze nie wiem po co. Po to, żeby może coś właśnie naprawić. Ona chce coś naprawić. Co chce naprawić? Nie wie. Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo zadając teraz to pytanie, tak jakby się przebudziła i się obudziła w ogóle z jakiegoś snu i mówi, i właśnie sama się zaczyna zastanawiać w ogóle, ale co naprawić tak naprawdę? Właśnie jakby, no ciekawe to jest teraz. Tak jakby sama się, słysząc to pytanie, ocknęła się z jakiegoś snu, z jakiegoś marazmu, jakiegoś, w zasadzie co ona robi, dlaczego, po co? Bardzo dobrze. W jakim bardzo to celu dobrze. Jest? Czy teraz patrząc na tą powłokę, dalej generuje się w niej smutek, czy już nie? Właśnie nie. Teraz jakby się, mówię, dosłownie jakby się ocknęła z jakiegoś marazmu i patrzy, jakby patrzy i właśnie mówi, po co ona w ogóle to robi, co to w ogóle ma na celu. Dobrze, zaraz się dowiemy, dlaczego tak się stało, ale teraz niech jeszcze spojrzy na siebie, na swoją głowę i od głowy w dół zejdzie od głowy zejdzie w dół w kierunku stóp i niech sprawdzi, czy jest coś, co nie należy do niej w jej ciele subtelnym. Jest coś bardzo mocnego, bo w ogóle jak teraz cały czas pracujemy, to coraz to się zwiększa. Jest straszny taki nacisk na nacisk? Tylną część pleców, tutaj przy szyi, taki aż dosłownie taka wibracja mocna idzie, aż całe ciało zaczyna rezonować. To powiedz Ewie, żeby zatrzymała to w tej chwili, to drżenie. Niech włoży swoje energetyczne ręce i wyciągnie to już. To jest bardzo ciężkie, bardzo ciężkie. Ciekawe. No. Takie, to wygląda w ogóle jak skrzydła.
Tylko że tu mają ten początek i takie bardzo ciężkie i są złożone do dołu. Ale to potworny ciężar. Tutaj właśnie tu przy Ale już zdjęła. Karku. Położyła to przed sobą. Tak, ojej, od razu się tak lżej zrobiło. To niech jeszcze teraz powędruje swoją świadomością do tego miejsca, gdzie miała ulokowane te ciężkie, złożone skrzydła. Jeśli została pusta przestrzeń, to niech wypełni to swoją własną energią. Tak, tak, to bardzo mocno było w nią wbite i to było bardzo takie, od tych skrzydeł jeszcze szedł taki pręt wzdłuż jakby szyi do głowy, do czaszki jakby w tym miejscu. I tak ją usztywniał i wpływał na pewno na jej myśli bardzo mocno, To na niech jej teraz... postrzeganie i właśnie na oczy. Tak, Ewa fizyczna powiedziała mi, że ostatnio jej się bardzo pogarsza wzrok. Widzi coraz gorzej, widzi różne twarze zamazane i od roku jej się pogarsza coraz bardziej. No to właśnie bardzo to czuć. Te oczy, ten pręt, który właśnie z tych skrzydeł wychodził do właśnie tu rdzenia, tu przy czaszce, właśnie bardzo na te oczy. I te oczy teraz, ona też, te oczy też są sztuczne. Też jest tam jakiś implant, takie wielkie się zrobiły i takie właśnie zamazane mocno, bo ten pręt generował taką właśnie dziwną częstotliwość, takiego drgania i takiego naporu. I jakby oczy już nie wytrzymywały, to idzie tu przez czaszkę, właśnie przez głowę, górną część i tu schodzi do oczu. To niech wyciągnie też te implanty z oczu. Takie olbrzymie te oczy, takie wielkie. Dobrze. I niech położy je też przed sobą obok tych skrzydeł i rozumiem, że to jest wzajemnie ze sobą powiązane jakoś, tak? Tak, bardzo mocno. Dobrze, powiedziałaś i Ewa niech sobie odczyta z tych skrzydeł, że one wpływały też bardzo mocno na jej myśli. Tak, ten pręt. Bo same skrzydła tworzyły ten olbrzymi ciężar. To było dosłownie tutaj takie przygniatanie do ziemi. W ogóle brak tutaj właśnie takiego ruchu, żeby ona w ogóle mogła no rozwinąć skrzydła, to już tak symbolicznie bardzo mocno, ale to ma powiązanie, że te skrzydła były ściśnięte, tak właśnie ściśnięte od tej góry i tu był bardzo duży ciężar i ból, ale ten pręt dodatkowo wychodzący jako element też czy skrzydeł, właśnie ten pręt generował tutaj dużo napięcia i takiego właśnie wpływania już tutaj na głowę i na sposób jej widzenia świata, rzeczywistości, w ogóle siebie samej. A ona kto w ogóle nie widziała siebie samej, tylko właśnie widziała tą projekcję przez te oczy. Aha. I i tą coraz projekcję gorzej. Tego poprzedniego życia i tego tym, w czym zostałyśmy ją na samym początku, było generowane przez to urządzenie? Tak. Czyli to nie było wspomnienie, które ona wygenerowała, tylko projekcja generowana z tego urządzenia. Tak, to znaczy to ona to wydarzenie przeżyła się... i on to zostało utrwalone i projektowane. Tak. Po to, żeby w tak, to uwierzyła właśnie. I zasilała to swoją energią. Tak, tak. Dobrze, zanim jeszcze... Okej. Dobra. Oczy i teraz niech sobie jeszcze zejdzie w dół i niech, jeszcze niech sprawdzi, co jest w jej ciele. Co nie należy do niej. Chyba na nogach, na stopach ma jeszcze takie, to wygląda trochę jak płetwy, takie coś, ale to jest jasne, tak że ona tego wcześniej w ogóle nie zauważała, ale to jej w jakiś sposób utrudniało chodzenie, takie... I to niech zdejmie teraz te płetwę, też położy obok tego wszystkiego. Tak. Niech sprawdzi, czy to było jakoś ze sobą powiązane. Tak, ale ja teraz czuję bardzo, ja czuję, że istota, która jej to zainstalowała,
zaczyna tutaj manipulować. To Teraz, je w tym ona tak momencie? teraz w tym momencie. Ok, to cofnijmy się w czasie. Zatrzymaj teraz, zablokuj czas. I powiedz Ewie, żeby deaktywowała cały ten sprzęt, który wyciągnęła. Jest nieaktywny. Dobrze. I zanim zawołamy tą istotę, która, ten byt, który ingeruje w Ewę, to niech jeszcze Ewa sprawdzi swoje ciało, tak żeby była czysta. Tak, ona w ogóle, to jest takie ciekawe, że jak teraz zaaktywowała to, to po pierwsze się powiększyła, zwróciła się teraz tak prosto do mnie i tak mocno się na mnie patrzy. I tak głęboko patrzymy sobie w oczy i tak jakby jest w niej takie, taka ulga, takie jakby bardzo chciała być zobaczona, bardzo. Czyli będąc w tych urządzeniach była niewidoczna dla innych? Tak, tak, tak. Była w jakimś ukryciu właśnie, w jakimś zamknięciu. A teraz tak mocno przenika i tak też tak w niej się wybudziło taka potrzeba właśnie przeniknięcia, zobaczenia prawdy wreszcie, czym to wszystko jest, bo te oczy jej wtedy przeszkadzały, ona nie mogła się przez to, a teraz dosłownie taka jest bardzo czująca, cała taka, aż w ogóle no nie wiem czemu przybiera postać takiej białej sowy, białej, puchatej sowy, też z takimi wielkimi oczami, jakby się z tym utożsamiała, jakby tak się czuła, że jest taka piękna. Zobacz jej eteryczne DNA. Ty zobacz, Agata. Ja czuję jakąś manipulację trochę. Chociaż też czuję w tym jakąś część Ewy właśnie, ale też czuć jakąś manipulację. To powiedz teraz Ewie, żeby ona sama spojrzała na swoje eteryczne DNA i podświetliła na zielono wszystko to, co nie jest jej oryginalnym eterycznym DNA. Tak, w tym obrazie sowy, teraz zobaczyłam jeszcze właśnie wewnątrz tej sowy Ewę, która znów patrzy tak w siebie zajrzała i te zielone kolory się pojawiły bardzo mocno i jest jeden taki biały, jak ta sowa. Okej, okay. To kiedy powiem trzy, usuwa to całkowicie ze swojego eterycznego DNA. Jeden, dwa i trzy. To wyrwała to sobie tak i ta sowa zniknęła. Teraz znowuż ona stoi i tak, już nie jest tak wielka. Bardzo dobrze. I teraz to swoje eteryczne DNA, niech jeszcze raz się z nim połączy i odbuduje swoją postać na podstawie tych informacji zapisanych w swoim oryginalnym eterycznym DNA. Tak, otrzepuje się tak jakby z tego obrazu tej sowy. Znów zaczyna oddychać. I teraz niech jeszcze sprawdzi, czy na eterycznym DNA są jakieś nieaktywne programy. Jeśli tak, to też znowu niech się podświetlą na zielono. Nie no, bo na zielono to się podświetliło to jej prawdziwe DNA. I ono zostało takie zielone, żeby ona to widziała. Taki ładny, zielony. Czyli ona po prostu na zielono podświetliła swoje prawdziwe DNA, a wszystko to, co przybierze tak. Inny kolor, nie należy do niej. Tak, tak, tak. To jeszcze raz. Niech podświetli sobie, niech jej eteryczny DNA już zostanie zielone, jeśli tak chce. A wszystko to, co nie należy do niej, też nieaktywne programy, wszelkie wcześniejsze dokonywane jakieś ruchy na tym eterycznym DNA, które nie były wykonywane przez nią samą, podświetlą się na jakiś inny, dowolny kolor.
duże projekcje są, wiesz co? Mam cały czas poczucie, że ktoś coś bardzo mocno próbuje nam ingeruje. tutaj ingerować, bardzo Dobra, to mocno. już czas go zawołać. W takim bądź razie skontaktuj się z najbardziej świadomą częścią Ewy i powiedz, żeby rozkazała tej istocie, która ingeruje, żeby stanęła przed nią. Już. No, cały zwierzyniec przyszedł. Cały zwierzyniec, dosłownie jakieś dziwne stwory przyszły, takie stwory lasu. Właśnie sowy, Nie. jakieś Dobrze. puchacze, jakieś cuda, niewianki. Dobrze, niech Ewa teraz przywoła właściciela tych skrzydeł i tego całego urządzenia, które wyciągnęła z siebie. Teraz. Też jest dobry aparat. No. No, Ewa go widzi jako anioła, takiego pięknego, białego. A on, no taki, to już bym powiedziała nawet, że to jest taki wysoki dosyć rangi, taki drako. A, okej. Bo no, bawi się jak może, naprawdę ma niesamowity potencjał kreacyjny i właśnie On? tutaj dosłownie tak, tak, tylko to też, no mówię, to zebrana energia i naprawdę tutaj Ewie robi takie projekcje, takie machlojki, tak się bawi nią. Zapytaj się Ewy, czy jest gotowa, żeby zobaczyć go w jego prawdziwej postaci. Ona go widzi jak naprawdę wielkie monstrum. Zapytaj Taka się, czy... malutka się zrobiła teraz, on tak nad nią, taki demon nawet bym powiedziała. Czyli zmienia formę dla niej? Tak, tak, on tutaj jej pokazuje co chce i tak się z tego śmieje z niej, że ona to łyka. To przekaż Łyka Ewie te dosłownie. Informacje i kiedy powiem trzy, Ewa go całkowicie zablokuje. Całkowicie zablokowany. Jeden, dwa i trzy. Zablokowany. Całkowicie zablokowany, nie rusza się i nie zmienia żadnej postaci. Ona go automatycznie, nie wiem czemu, dla niej takie poczucie bezpieczeństwa, pomyślała o tym, że chce, żeby był żabą i on się zamienił w żabę i właśnie znieruchomiał. Bardzo I dobrze. teraz się czuje spokojnie, bezpiecznie, O, że to... bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To teraz niech on sobie tam na razie zostanie jako ta żaba unieruchomiony. W odpowiednim momencie przyglądniemy się, kim on jest i co robi w przestrzeni Ewy. Ale teraz niech Ewa zobaczy na swoje ciało subtelne i niech jeszcze raz je przeskanuje. Ciężko jest to ta przestrzeń. Ja mam wrażenie, że już jest wszystko dobrze, tylko właśnie to jest ciekawe, bo ta przestrzeń jest nasycona tymi obrazami. Okay. I tam się tak dużo dzieje i właśnie mam takie uczucie, to że jest gdybyśmy jakaś przestrzeń, wyszły... To jest przestrzeń zamknięta? Tak. Właśnie mam wrażenie, gdybyśmy wyszły okay, z tej bo przestrzeni, to zaczęłyśmy by od nam się ciała lepiej fizycznego. pracowało. W związku z tym musiałaś gdzieś w trakcie z Ewą pójść, bo zaczęłyśmy pracować w To przestrzeni właśnie to jest fizycznym. takie uczucie... że to wszystko krąży, to jest takie właśnie te myślokształty, te jakieś, mówię, dlatego nawet jak ja przyszłam do przestrzeni Ewy w sensie tej fizyczności, to tam już czuć było to aż iskrzenie po prostu od ilości Dobrze, to wygenerowanych informacji. Unieście się w takim bądź razie do góry, nad tą przestrzeń, tam gdzie nie będzie już oddziaływania tych myślokształtów, czy tak, tych projekcji. No i zrobiło się troszkę lżej. I czy to jakby jest... Ewa cała była w takiej bańce właśnie, Okay. gdzie tam się aż kłębi o tych wszystkich fantazji, wszystkich jakichś wyobrażeń, projekcji. I teraz tak, ta bańka jest formą zamkniętą, rozumiem? Tak. Tak, Okej. tak bąbel wygląda. Okej. Czy ten... rozumiem, że ten bąbel w związku z tym jest blisko ciała fizycznego? No właśnie tak. To jak to jest możliwe? Jak on to zrobił, że wytworzył w materii taki bąbel przy ciele fizycznym? No to się, to jest właśnie, to jest coś takiego, jakby Ewa, mimo że właśnie posiada ciało fizyczne, to cały czas odgrywa poprzednie życie. Odgrywała? I odgrywała i właśnie to te wszystkie jej projekcje, która ta istota jej tutaj jeszcze dodatkowo projektowała, żeby ją totalnie zmylać
odcinać, taki mętlik tworzyć w jej przestrzeni. No tak jakby bo to wszystko jest w przestrzeni już takiej eteryczno-myślokształtowej, czyli właśnie jakichś wyobrażeń. Tak jakby ta przestrzeń w ogóle nie mogła się wywietrzyć, jakby to nazwać. Jakby Rozumiem. Właśnie cały czas Ewa, mimo że w fizyczności funkcjonuje, to jakby ten bąbel podążał razem z nią. I ona przez to też nie widzi innych ludzi, albo widzi ich przez pryzmat tego bąbla zniekształconych, nie widzi rzeczywistości takiej, jakiej ona w ogóle jest. Tak, Ewa mi powiedziała, że kiedyś potrafiła widzieć ludzi, nawiązać z nimi w kontakt taki wzrokowy i widziała ich tak naprawdę, a teraz już zupełnie nie, tak jakby straciła w ogóle kontakt ze swoją duszą. No, z duszą nie, tylko właśnie ten bąbel odgradzał ją od, dosłownie, to ja tak pokażę, tu jest Ewa, wokół niej jest ten bąbel i stoi na przykład człowiek, ale ten człowiek stoi przed bąblem, nie może w ogóle wejść w tą przestrzeń, przeniknąć przez bąbel, więc ona tego człowieka widzi, ale te wszystkie akcje, które się odgrywają w tym bąblu, robią jej nakładki. Więc w momencie, projekcja. Kiedy ona, ten człowiek się tak zbliża, to ona go najpierw widzi może przez ułamek sekundy takim, jakim on jest, ale za chwilę jest mnóstwo projekcji tej istoty. Czyli mówię, to, co się w tym bąblu kłębi, robi jej takie fantazje różne. Dobrze, a to, że Ewa jest ciągle zmęczona? No bo tam jest tak dużo tego wszystkiego, że no nie wyruba, naprawdę. To jest aż ilość tych przenikających wizji, jakichś myślokształtów. No bardzo to wpływa na ciało fizyczne, bo to ciało fizyczne jest cały czas pobudzane przez to. Ono w ogóle nie może znaleźć takiego prawdziwego spoczynku, żeby... Wiesz, tak jak mózg, że wchodzi w głęboki stan relaksacji, tam nie ma czegoś takiego, tam no cały właśnie. czas jest pobudzanie. A co się dzieje w snach? Bo Ewa ma takie sytuacje, że po śnie, po nocy budzi się cała obolała. Miała też parę razy paraliże senne, nocne. Czasami też miała nawet siniaki na ciele. Ten Co się demon dzieje, nie jak... jest dla niej przyjazny. Znaczy ten gad. No, to jest takie gadzisko, ale to jest taka demoniczna istota. Ale on, no dobra, zaraz się przypatrzę mamu, no. Co on robi w takim bądź razie, jak Ewa śpi? Idźcie teraz do jakiegoś nocy, kiedy Ewa miała taki paraliż nocny. Bardzo dziwny obraz mi się pojawia, taki trudny do zrozumienia, bo właśnie to jest tak, że jakby on coś od niej strasznie chciał. I on tak szarpie w ogóle. Tak, Ewa też miała takie wrażenie, że tak jakby coś próbuje jej coś wyszarpnąć z głowy. Że i ona ostatnim siłkiem woli próbuje to zatrzymać w sobie. A on cały czas, no ona to wygląda, że to on, tak? Jakby cały czas coś szarpie. Tak, on szarpie ją. A co właśnie on to chce jest taki wyciągnąć? obraz Niech mi się teraz Ewa pojawia. teraz sobie odczyta, co on od niej chce. Dlaczego? Co on od niej chce wyszarpać? To jest strasznie dziwne. On ogląda teraz jak ten sen, poszłyśmy do tego snu. Dosłownie Ewa leży na łóżku, śpi. Coś jej się śni, ale on dosłownie nadlatuje. On jest takim demonem, takim ze skrzydłami. I tak nad nią nadlatuje i tak nią szarpie, jakby on miał do niej jakieś pretensje. Ale szarpie jej ciało subtelne, które zamknięte jest w tej bańce, czy ciało Fizyczne. fizyczne? Ciało fizyczne szarpie, właśnie to jest ciekawe. On Jak on to szarpie to robi? ciało fizyczne. Jak on się dostaje do przestrzeni fizycznej? Dlaczego jest w stanie tak mocno zadziałać, że robi jej nawet siniaki na ciele fizycznym? No właśnie, właśnie, dosłownie. On fizycznie ją tu za ramiona, tak ją potrząsa. Ale to teraz niech zatrzymajcie ten obraz i teraz niech Ewa zczyta informację, w jaki sposób on to robi, że on jest w stanie przeniknąć do świata materii i dotknąć jej ciała na najgęstszym
poziomie, tak? Czyli na poziomie ciała fizycznego. Jak on to robi? Co mu to umożliwia? On jest też bardzo gęsty. Taki jakby właśnie i to jest tak jakby jakaś część jego, albo właśnie jakby to ciało fizyczne Ewy w dzisiejszej postaci w jakiś sposób było z nim kompatybilne. Taka jakby... Okej, czyli... Ale to musi być na poziomie w takim razie eterycznym. Czyli on coś musiał zmienić na poziomie eterycznym, czyli w ciele subtelnym coś się musiało zmienić, że zasiedlając to ciało fizyczne umożliwia mu wejście. Jakaś dziwna historia tam się, on tak jakby sobie rościł prawo, że to jest jego ciało, jakby w nim był jakiś w ogóle jakiś duch, ktoś, kto właśnie ma pretensje straszne do Ewy. Straszne pretensje. Ale w nim jest duch? Tak. On ma jeszcze ingerencję? Nie, tak jakby właśnie on też, ten demon, to jest bardzo, no dlatego mi jest to trudno, ale no, pokażę to, jak to wygląda. Jakby też w tym demonie była jakaś istota zamknięta, jakaś część, dobra, teraz to się jeszcze bardziej pojawia, bo im bardziej o tym mówię, tym się pojawiają nowe fakty. Jakby Ewa w jakimś wcieleniu znała tą istotę. Ale poczekaj, i teraz zatrzymaj się. Przypatrzcie, co to jest za istota. Tylko szczytaj informację, co to za istota jest. Chyba jakaś stara kobieta właśnie. Okej. Jakaś stara kobieta. I teraz duch tej całej, tej starej kobiety jest połączony w jakiś sposób z tym gadem. Tak. Czy gad ją sobie po prostu przywłaszczył i wykorzystuje jej energię życiową ją jako ducha, jako istotę świetlistą do tego, żeby ingerować w Ewę? Tak, to znaczy tak. W trakcie jakiegoś wcielenia, kiedy one się znały, Ewa zrobiła coś, co sprawiło, że ta kobieta jakby umarła czy coś, no w każdym razie po śmierci, trafiła do przestrzeni właśnie bardzo niskowibracyjnej, gdzie właśnie ten demon ją jakby przechwycił. I ona cały czas ma pretensje do Ewy, że to jest jej wina. Czyli on ją w tej ingerencji zapewne utrwalił. Tak. Okay. Dlatego ona w jakiś sposób, właśnie kiedy Ewa, ciało fizyczne Ewy śpi, przychodzi do niej i ją tak szarpie i ją ma do niej ten żal, te pretensje takie, oddaj mi coś, oddaj mi ciało w ogóle, właśnie ona szarpie to jej ciało. A co wtedy robi gad, kiedy tamta tak szarpie ten duch? Co gad wtedy robi? Dużo energii z tego zbiera, takiej złości, agresji. Ale tu już to pobiera w jakiś sposób właśnie poprzez tego ducha tej kobiety, bo no ciało Ewy jest kompletnie śpi, ono nic nie wie w ogóle, czyli ale jest odcięte to właśnie. Mu służy, to że jakby on tutaj mamy dwie ingerencje, tak? To mu służy jakby to zatrzymanie tamtej istoty w tamtym wspomnieniu tak. Powoduje rozpacz. To, że dzięki temu on może cały czas ją utrzymywać przy sobie, i tak, ściągać z niej najniższą częstotliwość złości, agresji, przez to, że ją przyciąga jakby cały czas do Ewy. Tak, tak. One są bardzo mocno, jakby właśnie dzięki temu połączeniu, jakby karmicznemu to już nazwijmy, cały czas generują te emocje, bo ten duch nie może zaznać spokoju, więc on cały czas żyje tym i tą nienawiścią, tą pretensją do Ewy, a Ewa w ogóle nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, chociaż no właśnie odgrywając tą rolę, czyli znowuż wchodząc właśnie w to ciało fizyczne, które no właśnie z którym się w ogóle w jakiś sposób nie utożsamia, bo ona widzi cały czas projekcję siebie z tamtego życia, ale i to jest takie podłe, bo ona w ogóle nie wie. Jakby nie ma świadomości, żeby tą sytuację zakończyć, rozwikłać, tylko po prostu jest w niej zamknięta.
Czyli to jest tak naprawdę, to jest doskonały konstrukt tego gada. Tak, on proces sobie tak zamknięty. To, on sobie tak to wymyślił, wykorzystując daną sytuację, która zaistniała kiedyś. Tak. Po prostu pochwycił dwa ciała subtelne naraz, które uwikłał w wzajemnej, no takim kole nienawiści ze strony tego ducha. Tak. Czyli od tamtej ciągnie złość, agresję, nienawiść, rozumiem, bardzo niskie częstotliwości. Żal. I do czego wykorzystuje to? Do czego wykorzystuje ten rodzaj, te najniższe częstotliwości, te gęste? Co z nim robi? No to po pierwsze to jakaś cząstka tego właśnie, to jest ciekawe. I teraz dlatego może ten duch tak sobie rości prawo, bo on z tej energii właśnie tka jakby tą powłokę tą fizyczną bańkę. Ewy. Tak, i ten obraz jej właśnie, jak ona wcześniej wyszła z tego ciała, tak, to właśnie tam jest ta częstotliwość, że tego ducha ciągle do niej przyciąga, tak jakby właśnie to czyli ciało tka tą bańkę fizyczne. Jednym słowem. Tak. Używa tych energii do tego wzajemnego połączenia. No i to się osadza w ciele fizycznym Ewy aktualnej. Ta ciężkość, taki, no właśnie, to drżenie, bo to jest bardzo niska częstotliwość, tak? Tak. Którą generuje ten duch. No to jest bardzo sprytnie pomyślane przez gada. Bardzo sprytne. Okej, dobra, czyli tamten duch jest uwikłany w totalnej projekcji i on cały czas przebywa w przestrzeni tego gada? Gdzie tak. on go przytrzymuje? Tak, no właśnie o to chodzi, że ona tam utknęła w tej przestrzeni i cały czas właśnie jest pod tutaj władzą gada, tego demona, żeby cały czas generować te energie. I ona to robi już bezwiednie, ona po prostu wiem. Szarpie tą biedną Ewę. I ona służy tylko do Ewy, czy on ją wykorzystuje też do innych ingerencji? Nie, do Ewy, to jest jakieś tutaj bardzo silne połączenie między nimi dwoma. No bo zamknął je w jakimś wydarzeniu, które tak. Zapewne też nie one do końca były autorkami tego wydarzenia. Nie, bo to już czuć, że w tamtym wydarzeniu pierwotnym on też tutaj maczał swoje paluchy. No oczywiście, że tak. Zaraz sobie zobaczymy to pierwotne wydarzenie, gdzie zgarnął sobie dwie istoty. Ale przypatrzymy się jeszcze w takim bądź razie jeszcze tej, jak to funkcjonuje, jeśli chodzi o Ewę. Czy Ewa, wcielając się w to ciało, już było to ciało subtelne w tej bańce, rozumiem? Tak. Okej. Tak, to, że. Tak, nie, to wiem, 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 myślę, myślę. To teraz tak, to ciało subtelne, żeby przebywać w tej bańce, musiało mieć zainstalowaną te skrzydła i to w oczach. Tak, żeby móc być zanurzony w tej bańce całej. Tak. Poczucie winy. Bardzo Dobra. Się pojawia poczucie winy i to poczucie winy jest w tych skrzydłach. Że ona zabroniła sobie w jakiś sposób właśnie latania, bo skrzywdziła kogoś. I poczucie winy. Ona zrezygnowała wtedy z siebie, swoich umiejętności, ze swoich predyspozycji. Zabroniła sama sobie w jakiś sposób. Czyli te skrzydła generują cały czas, w ogóle cała ta konstrukcja i ta ingerencja służy do generowania jakich emocji, o jakich częstotliwościach poprzez Ewę jako istotę. No też jakiegoś takiego żalu, takiego żalu nawet do samej siebie. Ale takiego, żalu. Że właśnie, że zawiodłam, że nie jestem godna. Jestem słaba. Znaczy obydwie zatrzymał i tylko i wyłącznie napędza te projekcje teraz. Tak. Dobrze, ciało świetliste Ewy, przebywając w środku w tej bańce, jakie ma połączenie z ciałem fizycznym? W ilu procentach?
No, w zasadzie w stu, bo ona jest w tej całej bańce. Ona cały czas jest przy właśnie swoim ciele Rozumiem. fizycznym. Okej, okay. I to po Ona nie prostu. może wyjść spoza tą bańkę. Rozumiem, rozumiem. I teraz jakie manipulacje tutaj musiały być wykonane? To teraz ty się już, Agata, bardziej przyjrzyj. Jak on to zrobił, że może przenikać właśnie tą barierę fizyczną? Dzięki, właśnie dzięki tej energii, którą generowała ten duch i sama Ewa, jeżeli chodzi o fizyczność. A, czyli On po prostu użył rozumiem, już wiem. Puf, puf, puf. częstotliwości tego prochu. Pamiętasz, jak powiedziałam, że Tak, ona tak, tak. dotknęła i to się zamieniło w proch. On tym prochem się jakby, no można powiedzieć, obsmarował. W takim sensie, że właśnie jest to coś, co jest elementem wspólnym pomiędzy ciałem fizycznym tej zmarłej kobiety, a teraz ciałem fizycznym tej projekcji, którą właśnie nosi Ewa, nosiła Ewa. Więc on to był taki pomost Okay. łączący, rozumiesz? A To jest ta częstotliwość, to skąd on jest. miał wiedzę dotyczącą tego, że tak można zrobić? No powiedziałam ci, on jest bardzo wysoki, on jest rangą bardzo wysoki. Czyli żeby to Bardzo, robić, ma to niesamowitą wiedzę. To musiał mieć dwie ciała subtelne, żeby móc coś takiego zrobić, tak? Potrzebował aż takiej ilości energii, żeby to wytworzyć. On jest magiem, on jest jakimś mistrzem. I widzisz, i tu właśnie, tu znowu się pojawia, kiedyś Przerwało mi była jeszcze tą raz, białą powtórz. sową rzeczywiście. Mówię, że było jakieś też między nimi połączenie w takim sensie, że on był jakimś czarnym magiem, a ona była tą białą, puchatą sową. Ona czyniła, ona była jakąś anielską, głęboką, silną istotą, która potrafiła się zmieniać w swoją postać dowolnie i oni się gdzieś spotkali. Oni są przeciwległą, jakby przeciwstawną energią. On jest czernią, ona jest bielą, ale i on, mówię, bardzo ma wysoki kunszt, jeżeli chodzi o magię, o korzystanie, pracę z energią i Ewa tak samo. Czyli Ewa też Ona jest wysoką kiedyś. rangą, Tak, jednym słowem. bardzo. Dlatego ona taką tą sowę się pojawiła. Ona potrafiła zmieniać swoją postać, materializować się do postaci sowy i właśnie jakby podglądać świat. Mocne to, ale i no i mówię, i ona zrobiła coś, co skrzywdziło i zrezygnowała sama z siebie. Właśnie schowała swoje skrzydła, zrezygnowała ze swojej mocy, poddała się. I to on niech. tutaj, że tak Dobrze. powiem, chętnie przejął to. Dobra, to teraz, zanim się cofniemy, bo dobra, cofamy się teraz. Niech teraz Ewa wycofa się do momentu, zanim wydarzyło się to, co sprawiło, że według niej skrzywdziła kogoś. Jesteśmy w jakimś jej wcieleniu, gdzie ona właśnie była taką magiem, maginką, no bo magiem w postaci żeńskiej. Okej. Okay. I jest wcielona tu na Ziemi? Tak. Który mniej więcej jest rok na obecne datowania? 1035. Jak wygląda wtedy życie na Ziemi? No i tutaj się pojawia coś takiego, że życie na Ziemi to jest jedno, a jej życie to drugie, bo ona jest trochę oderwana. Ona jest taką istotą właśnie, która czyni. Ona jest magiem. Ona naprawdę jest jakąś istotą tutaj, wcieloną jako właśnie taki, no jest ponad. To niech wam pokażę, jak to funkcjonuje. Czyli ma ciało fizyczne. Ma ciało fizyczne. Kobiety. Tak, kobiety. Natomiast ona żyje w takim zamku, takim naprawdę takim zamku i no, dużo robi eksperymentów takich chemicznych. Przelewa z fiolki do fiolki. Ale co robi na poziomie eterycznym? W związku z tym, bo powiedziałaś, że ona dużo czyni i jest i jej nie ma. Więc jak to wygląda na poziomie subtelnym? Jest takim, na poziomie subtelnym ona właśnie, to jest ciekawe, przybiera postać tej sowy
i przejawia się właśnie, lata po ziemi, lata po różne miejsca i podgląda. I to jest coś ciekawego, że przychodzą do niej ludzie, na przykład z wioski, i proszą o pomoc, na przykład, bo ktoś na przykład zachorował, coś, czy plony są, na przykład jakaś zaraza weszła. I ona pomaga tym ludziom właśnie z wiosek, z różnych miejsc, tylko właśnie co ciekawe, co ona robi, w momencie, kiedy przychodzi do niej właśnie jakiś przedstawiciel, trochę się te ludzie jej boją, ale przychodzą do niej prosić właśnie ją o wsparcie i pomoc, że wiedzą, że ona ma moc, ona ma dar czynienia, i przychodzą do niej i ona mówi, że dobrze, ona się zapozna z tematem, oni odchodzą, ona wtedy właśnie zamienia się w sowę, leci do tej wioski i bardzo uważnie wszystkiemu się przygląda, żeby zrozumieć, jaka jest przyczyna na przykład zaistniałej sytuacji, bo ma świadomość, że skoro jakaś sytuacja wystąpiła, to jest większa przyczyna tego wszystkiego. Więc ona leci, obserwuje właśnie z ukrycia, jest taka bialutka, przezroczysta, że nie, mało kto ją widzi. I obserwuje wszystkie zdarzenia, później jakby wyciąga wnioski, leci z powrotem do swojego, wchodzi w ciało fizyczne swoje, w którą formę ma przybraną, taką, żeby ludzie ją normalnie obserwowali, i czyni, w sensie różnymi ziołami, energiami, jakby, ma tak, w materii robię pewne jakby eliksiry, które później wzywa i przychodzą ci ludzie, ona to daje, każe to zastosować w taki sposób i rzeczywiście ulecza, że człowiek zdrowieje albo właśnie plony czy zaraza odchodzi. Dobrze, a jako ciało, jako istota, ma jakie eteryczne DNA? No, takie ciekawe, bo takie właśnie trochę ma z tego ptaka. No właśnie to eteryczne DNA jest takie trochę ptasie, jakiejś istoty właśnie z innego wymiaru. Okej. Jak to robi, że potrafi przemieszczać się swoim ciałem subtelnym na takie dalekie odległości? Nie, po prostu potrafi. Dla niej jest to proste. Skupia swoją uwagę. Jakby i właśnie jakby jej ciało eteryczne tworzy, jakby wypełnia tą powłokę fizyczną. I w momencie, kiedy chce właśnie z tej powłoki fizycznej wyjść, to jakby część siebie jakby wydziela. Dosłownie, jakby z tej jej całej postaci wydziela kawałeczek, który właśnie tworzy tą sowę. I ona leci. W jaki sposób jest czuć połączenie cały czas, mimo że to jest bardzo daleko, ale czuć taki maleńki, delikatny sznureczek, który łączy ją z tą resztą jej, która nadal pozostaje w tym ciele fizycznym. Żeby mogło leć. A jak ma na imię tam? No i teraz się bardzo ciekawa rzecz pojawiła też, bo ona teraz, jak zapytałam o imię, to pojawiło mi się imię męskie. Mimo że ja tu widzę, że ona jest kobietą, to właśnie w momencie, kiedy zapytałam ją o imię, to pojawił się ten drugi, ten demon. Jakby to była też część jego? Jego. Ciekawe to jest. Nie, bo ona, nie, ona ma swoje Artemida. Teraz wreszcie przyszło Artemida, bo on tu już próbuje, znasz, właśnie on gdzieś jest w jej przestrzeni, tutaj ją podgląda i on bardzo ją obserwuje, więc tutaj czy już ona chciał widzi, znowu zaingerować. Ja wiem. Czy ona widzi, że ona jest obserwowana przez niego? Długi czas nie zdawała sobie z tego sprawy. Ale później on zaczął coraz bliżej do niej podchodzić i zaczął też jej mącić w głowie, mącić jej, podpowiadać też jej pewne, zaczęli się w jakiś sposób może nawet przyjaźnić,
On ją bardzo bacznie obserwował i fascynowała go. I on ją właśnie tak sprytnie podszedł, że ją pytał, żeby się dzieliła z nim, jak ona to robi, jak ona to robi, jak to jest możliwe, że on też potrafi czynić, ale nie jest tak subtelny jak ona. I ona zaczęła po prostu go uczyć. A on na płaszczyźnie eterycznej, jak go widzisz? Jako czarnego kruka. Okej, to jest jego oryginalna forma? Nie, no demon, to jest taka... Okej, i dlaczego, no jest... dlaczego Artemida nie widziała go w jego prawdziwej postaci? No bo on mi się głównie pojawiał jako ten kruk, ale no poza tym w niej była taka po prostu mądrość, że no właśnie są różne istoty i mają różne formy, różne postacie, więc ona w jakiś sposób na samym początku, ona się go w ogóle nie bała, nie... Nawet Dobrze, też ją zaciekawił to właśnie idziemy tą do swoją momentu, odmiennością. Idziemy do momentu ich pierwszego spotkania, albo chwilę zanim się spotkają. Czuła go. Czuła go. Wyczuwała jego obecność i w końcu rozkazała mu, żeby się jej pokazał. To okej. Po prostu wyczuwała jego Dobra, to obecność teraz w końcu, że ją obserwuje. Dobrze, powiedz teraz Artemidzie, żeby zatrzymała czas. Przekaż jej wszystkie informacje, które zdobyłyśmy na ten temat. Niech sobie odczyta. Ona już wszystko widzi. No, jest trochę wstrząśnięta tym, że przybrała teraz, to taki obrót sprawy. Okej, i teraz zastanawia mnie to, dlaczego, kiedy ona już go wyczuła i on jej się pokazał, to nie zobaczyła go w jego oryginalnej formie. Niech teraz puści do przodu czas i z pełną świadomością i obserwacją siebie, jest bardzo mądrą istotą, żeby mogła zobaczyć, dlaczego nie zobaczyła go w oryginalnej formie, tylko w takiej formie, w jakiej on chciał się jej pokazać. Nie, zobaczyła go. Właśnie zobaczyła go, ale ją to w ogóle nie, ani nie przestraszyło, ani nic. Czyli w jakiej się formie pokazał oryginalnej? No takiego stwora ze skrzydłami, takiego diabełka, takiego diabła. I on miał wtedy wcielenie fizyczne na Nie. Ziemi? Nie. On przebywał tylko w eterze? I czy on Nie. już wtedy ingerował w ludzi? Tak. Czy już wtedy pasożytował i ściągał energię z innych? Uczył się. Dopiero uczył A się właśnie. Kto go uczył? No sam się uczył na mocy obserwowania. A miał swoje własne źródło? Niech teraz Artemida sprawdzi, czy on ma swoje własne źródło, tak jak ona, tak jak istoty... Ma. Ma. Czyli jest jeszcze... Jeszcze ten... większy. Słucham? Jeszcze większy jest od niego. Jeszcze większy pan. Nad nim jest demon. Jakiś pan? Wielki demon. Okej, to niech Artemida go też zawoła, bo rozumiem, że też zaingerował w nią. No poprzez tego swojego jakby część siebie, tak. No olbrzymi duch taki, no wielka energia. To teraz niech Artemida na mocy tego, o czym ona na pewno doskonale wie, że jak przebywają w jej przestrzeni i ingerują, to podlegają całkowicie jej mocy. Więc teraz niech go zmniejszy, unieruchomi całkowicie, tak żebyśmy... powiedz. Ciekawe, co zrobiło. Ona tak go zbiła, taką kuleczkę, właśnie jakby ścisnęła go energetycznie, że nie, żeby się tak nie rozpanoszał, to go tak właśnie ulepiła w taką kulkę. Okej, okay. I rozumiem, że oni przebywają tylko w przestrzeni eterycznej. Tak. Nie mają ciała. Tu to teraz nie. niech Artemida odczyta, jak on się dostał do przestrzeni planety, planu Ziemia. No on po prostu jest. To jest Ale takie... jest, czy wchodzi i wychodzi stąd? Czy przybywa cały czas w tej przestrzeni? No czuć, że przebywa cały czas. Od dawna. Od dawien dawna. Dobra. Jeszcze tylko mam jedno pytanie dotyczących, jak funkcjonują wtedy ludzie. Czy ludzie mają kontakt ze swoimi ciałami subtelnymi, czy nie? Czy na przykład z wioski, którzy przychodzą do niej. Jak wygląda wtedy życie, jeśli chodzi o ludzi pozostałych?
Znaczy mają, ale no bardzo mocno w fizyczności są osadzeni. Bardzo tak blisko ziemi, bo akurat tu, gdzie przynajmniej jesteśmy, to jest to właśnie bardzo blisko wiosek takich osad. Więc oni bardzo, ich całe życie jest pochłonięte pracą na roli, takiej no właśnie zapewnieniu sobie bytu, rodziny, tam są dzieci, właśnie plony zbierają, są jakby żyją 100%, naprawdę bardzo są pochłonięci po prostu takim cyklem matki ziemi, nie? Że no więc jakby właśnie trzeba, ciężko pracują, więc jakby nie zastanawiać, chociaż czuć w tych ludziach też, że mają właśnie pojęcie, że jest coś ponad, tylko że właśnie to, że coś jest ponad, dlatego oni właśnie z takim trochę lękiem chodzą do tej Artemidy, bo ona jest taka inna i ona jest ta ponad właśnie, ta, która widzi, wie więcej, która właśnie potrafi wpłynąć na coś, co pochodzi z jakiejś sfery właśnie jakiegoś ducha, czegoś takiego, więc dla nich jest to Nie ma... takie trochę czary-mary i takie wow, takie fascynujące, ale trochę niebezpieczne i trochę się tego właśnie boją. A jaki to jest rejon na Ziemi obecnie? Coś jakby Polska. Tutaj te rejony takie wyższa część Polski, ta górna prawa część, ta w stronę Rosji, jakby w stronę tej części takiej. Okej, dobra. To teraz niech Artemida zobaczy, w jaki sposób ten demon, czy ten demon ma swoje własne, czy jest źródłem samym w sobie, tak jak ona. Czy... Tak. On też, jakby on też no, chce tu być i jakby właśnie no, chce się uczyć, widzieć, jak ta energia działa. Albo jest Tylko, dwóch że teraz. On jest... Bo jest ten większy i ten mniejszy, rozumiem. Tak, ale to jest ta sama energia. To jest tak jakby ten duch, ten taki czarny, ten demon główny, on jest taką właśnie energią, tylko że to jest taka energia bardzo niskich wibracji. I on potrafi właśnie siebie też jakby wykreować do takiej właśnie mniejszej, jakby uformowanej jakiejś energii, która będzie mogła się właśnie pojawić jako w materii, jako coś, tak? Coś, co no właśnie Artemida mogła zobaczyć. Czyli on może kreować Tak, siebie. siebie. A mimo Siebie tego samego. zaczyna pobierać energię od ludzi. Nowy widzi w tym potencjał. On bardziej właśnie tak jakby chciał się uczyć wpływać na materię, bo zaczyna właśnie widzieć, że dając czemuś uwagę, czy właśnie on też trochę tam psuje właśnie. To jest takie ciekawe, że te jakieś zarazy to też to chyba jest jego trochę robota. I później jakby patrzy, co ona z tym zrobi, jak se z tym poradzi właśnie i czego użyje. No bardzo bacznie ją obserwuje. Czyli on chce się nauczyć wpływać na materię, ale rozumiem, że Tak. on porusza się w zakresach częstotliwości niskich. Tak. To teraz niech Artemida przeniesie się do dnia dzisiejszego. Niech zrobi sobie taki skok w czasie do miejsca, z którego do niej mówię. I niech zobaczy, jak on wygląda dzisiaj. Ten jej, ten demon? Ten demon. W jej przestrzeni, w sensie w jej... Tak, chodzi mi o to, żeby teraz przeniosła się, czy ona albo odczytała informacje z siebie samej z przyszłości, z miejsca, do którego mówię, i teraz jak on wygląda w porównaniu do tego, jak spotkała go po raz pierwszy. Jak go No teraz on ogląda. bardzo urósł, żre z niej bardzo dużo energii, uwięził ją, właśnie sprawił, że ona jakby w ogóle zrezygnowała z siebie, a cały jej potencjał właśnie tej wielkiej mocy, no on w jakiś sposób tutaj, tylko że on też się zdegradował strasznie, No właśnie, o to mi chodzi. co Żeby on teraz mógł wtedy, to on też się upadł bardzo nisko. do czego się zdegradował? Co spowodowało tą jego degradację? No właśnie do świata podziemnego, w takim sensie, że teraz żeruje na trupach, żeruje na umarłych duszach.
no właśnie tak jakby też stracił swój potencjał niesamowitej właśnie takiej kreacji i no właśnie ucieka się teraz do takich banalnych, głupich sztuczek właśnie przejmowania dusz, żeby jeszcze wyssać jakąś energię z nich. No już nie czyni takich cudów, które kiedyś mógł w jakiś sposób. I sam fakt, że też Artemida jest właśnie uwięziona w ciele fizycznym i wiedzie takie, no powiedzmy, no w porównaniu do tamtego zwykłe, proste życie, no też mu nie dostarcza właśnie przez to takich naprawdę ekstremalnych doznań, więc to się wszystko takie zrobiło, no płytsze i nie aż takie wzniosłe. A czy ma potencjał kreacji sam z siebie, czy musi czerpać energię Nie od ma. innych, żeby... Czyli to musi czerpać energię od innych. Niech Artemida, skończyło się. Niech Artemida sprawdzi, gdzie był taki punkt krytyczny, że on jako byt, jako istota stracił tą możliwość. Niech sobie odczyta to z jego pola, przez tą całą historię, przez tą całą linię czasową. Jakby coraz gorsze wikłania czynił, takie coraz niższe częstotliwości. Co, sam jakby się, to jest ciekawe, tak jakby sam się coraz mocniej wikłał w takie brudne, niskie brzydkie, częstotliwości. Niskie częstotliwości, tak. Więc oblepiał się tym takim właśnie bólem, złością, nienawiścią ludzi, złorzeczeniami. Bardzo. I tak się tym wszystkim oblepił, że właśnie mówię, bardzo nisko też upadł i taki jest brzydki, brązowy i właśnie pod ziemią, dlatego właśnie tą, te duchy też przechwytuje właśnie i tylko już tutaj to się liczy, tylko te właśnie możliwość tej nienawiści, tego pretensji jakiejś. No i niewiele ma, bo właśnie jakby ja mam takie uczucie, że to, że uwikłał właśnie Artemidę i tą kobietę z jakiegoś wcielenia, no to no on potężny to on nie jest już. No właśnie, a tak się pojawił taki bardzo potężny na samym początku. No. No dobrze, to wracamy do Artemidy i do tego momentu, jak teraz na niego patrzę. I pozostawiam jej własnej woli to, czy chcę mu przekazać informacje dotyczące tego, do czego zaprowadzą go jego wybory. Tak, ale w nim nie ma pokory. On by chciał odzyskać tą potęgę, którą miał wcześniej, to tak. Więc on nawet by chętnie, żeby tutaj coś się zadziało, żeby on mógł znów być taki wielki. No ale niestety. Jego czas dobiegł końca. Czy Artemida jest gotowa całkowicie usunąć go ze swojej przestrzeni? Tak. Tak, ma i czy wielkie jest... zrozumienie tego. To kiedy powiem trzy, w dowolnie wybrany przez siebie sposób, poczekaj, właśnie jeszcze to jest dla mnie ciekawe, jak on w ogóle ją odnalazł? Dlaczego w ogóle się pojawił w jej przestrzeni? Agata, ty tam No, nie konwersuj z Artemidą, tylko mi mów. Tak, jak się pokazał? No ciekawość, to nie jest tak, bo no mówię, w tej przestrzeni, wtedy kiedy oni tam funkcjonowali obydwoje, no to ta przestrzeń trochę się różniła od naszej rzeczywistości teraz. Więc było dużo istot, które właśnie czyniły magię, takiego typu rzeczy, tak? Wpływały w jakiś sposób. To były trochę inne czasy. I on też miał prawo tam po prostu w jakiś sposób przejawiania się. I on bardzo chciał się nauczyć, ale właśnie teraz, no też to, jak powiedziałam, że Artemida ma duże zrozumienie w sobie, to też jest coś takiego, że ona też zrozumiała, że ona też, dlatego jak zapytałaś, jak on się znalazł w jej przestrzeni, to też wyszło w jakiś sposób w maleńkim stopniu od niej, bo ona będąc na ziemi i widząc też właśnie jakąś zarazę, czy jakieś takie zło, no ona też była bardzo ciekawa, czym to jest. I chciała to poznać. I w jaki sposób
Tak, no więc w jaki sposób, no on się jej w końcu zamanifestował, tak? Więc ona chciała go poznać, a on chciał poznać ją, więc w jaki sposób ona go też, no, przyciągnęła do siebie. Okej, niemniej jednak w pewnym momencie straciła czujność, bo widziała go jako kruka, a nie w jego prawdziwej postaci. No tak, ale no jakby dla niej to było oczywiste, bo ona też się objawiała jako sowa, więc jakby to ją w ogóle nie tutaj nie zastanowiło, nie dziwiło, tak? Więc jakby tak, więc nawet mówię, jak on się jej pojawił jako ten demon, to ją też to nie zdziwiło, tak? No bo ona sobie uświadamiała to, że no skoro coś jest, co czyni takie spustoszenie, na przykład właśnie zarazy, jakieś brzydotę, czy jakąś cierpienie, chorobę, no to musi pochodzić z czegoś, co jest złem w jakiś sposób, tak? Coś, co jest właśnie tą taką zgnilizną, złą częstotliwością, więc ona nie mówię, nie zdziwiła się na jego widok. Rozumiem. To niech sobie teraz pójdzie Ona troszeczkę. po prostu popełniła błąd No właśnie, później. chciałabym, żeby poszła do przodu w czasie i zobaczyła sobie, gdzie jest ten punkt, w którym pozwoliła na taką mocną ingerencję z jego strony. Za blisko już byli siebie, w sensie za dużo, bardzo się na niego otworzyła. Bardzo się wymieniała z nim rozmową, w sensie, wiesz, uczyła go w jakiś sposób, pokazywała mu, no ale on też ją uczył, uczył, pokazywał właśnie swoje sztuczki, swoje te i takie coś w niej zrobił, że ona straciła taką trochę uważność samej siebie i właśnie po prostu pojawiła się istota tej kobiety, która przyszła o pomoc. I ona, ta Artemida, w takim była takim stanie, że no była tak pewna swojej mocy, swojej wartości i chyba się go zapytała o radę. A, czyli zwątpiła w siebie, skoro się go zapytała o radę. Tak, chciała, znaczy o radę, chciała wiedzieć, co on o tym myśli i on jej powiedział Czyli coś. ona tak naprawdę zaczęła szukać odpowiedzi na zewnątrz i Nim. skorzystała z jego rady, a nie ze swojej mądrości. Tak, właśnie tak. Jakby za mocno weszła w taką w studiowanie tej złej strony mocy, czyli właśnie tych chorób, tego wszystkiego, i zamiast właśnie jakby i utraciła czujność pod kątem właśnie tej swojej energetyki, leczenia tego. I tu coś taki właśnie to był ten moment, kiedy ona straciła swoją czujność i tak trochę zbagatelizowała problem tej kobiety, bo była pewna, że to nic takiego, i podała jej coś, Nie, co. cofnij się w czasie. Problemem jest to, że posłuchała tego, co on do niej Tak, powiedział. on tutaj bardzo zaingerował, zamanipulował, bo też ten produkt, który ona stworzyła ku uleczeniu tej kobiety, posiadał małą cząstkę tego, żeby właśnie ta kobieta wręcz zmarła. To znaczy właśnie, no Dobrze, tak, to i niech ona tego nie Artemida zauważyła. w tamtym momencie, w którym zaczyna pytać się go o radę, niech spojrzy na siebie jako na istotę i sprawdzi, gdzie u niej pojawiło się zwątpienie w swoją mądrość albo potrzeba patrzenia się na zewnątrz i. Oczy, te oczy. Coś jej tu już właśnie jakoś zaimplantował w oczach. Przestała widzieć świat takim właśnie, jakim ona go zawsze widziała, a zaczęła coraz bardziej widzieć to, co on jej podsuwał. O, właśnie, to teraz niech Artemida zobaczy dokładnie moment, kiedy ten implant jest instalowany w jej ciele subtelnym. Ona na niego w jakiś sposób zaczęła tak. On ją hipnotyzował po prostu, tak przykuwał ciągle jej uwagę. Patrzyła się na niego, im bardziej na niego patrzyła, tym bardziej właśnie coś się działo z jej oczami. Czyli on posiadał Zaczął, wiedzę. ja już to widzę bardzo. On w jakiś sposób zaczął już wykradać jej tą świetlistą energię i ona zaczynała już go nie widzieć jako zło. Ona zaczynała już go widzieć właśnie tak anielsko. Tak No i ładnie, przede że on wszystkim taki jako jest, kruka, wcale nie tak? jest taki zły.
Nie, ten kruk później już w ogóle zniknął, on już później cały czas do niej tak przychodził, tylko że właśnie tkał się już jakby z jej energii i ona zaczynała go już widzieć jako takiego młodzieńca, anioła w ogóle, takiego, taką piękną istotę, dlatego ona już zatraciła totalnie czujność i właśnie, no mówię, zaczęła bagatelizować wręcz te istoty, które przychodziły, robiła to tak po łebkach. Tak, już nie przykładała się do tego. No, Dobrze. mocno ją czarował i To właśnie teraz. kradł jej już tam energię bardzo mocno. Czyli idziemy do momentu tego, kiedy Artemida po raz pierwszy go spotkała i jak uformowała go w taką jedną energię. I niech odczyta jego intencje wobec niej i czy on od razu zakładał, że będzie w ten sposób hipnotyzował i że posiadał wiedzę dotyczącą, jak taką istotę ma podejść. On nie posiadał tej wiedzy tak do końca, coś tam, ale właśnie jakby dzięki tym spotkaniom z nią coraz bardziej jakby nabierał tej pewności, że może to zrobić i właśnie po troszku sam się tego też uczył i widział, że to działa i właśnie jakby przyjmował także, ale od początku jego intencją no, było to. Chciał się tego właśnie nauczyć, jak korzystać z tak wielkiego potencjału energii świetlistej, bo widział, że ona może dużo więcej niż on. Dobrze, to teraz niech Artemida przy tym pierwszym spotkaniu, kiedy zauważyła, że on jest w jej przestrzeni, kiedy go uformowała, nauczy się teraz od razu rozpoznawać intencję istoty, która pojawia się w jej przestrzeni. Niech powie mi, jak to robi. No już się nauczyła. No, posiadając tą teraz informację, tą całą wiedzę i to, że ona wie, jak to się wszystko potoczyło, skończyło, no to teraz dla niej jest bardzo oczywiste. I no, ta w niej też ta dobroć, którą ona miała, no właśnie jakby nie zaburzyła jej to, że ona no nie. Zdolności postrzegania rzeczy takimi, jakimi są. Tak, że no tak w taką czułością, naiwnością trochę do tej istoty podeszła, bo była bardzo pewna siebie, w sensie pewna nie zarozumiała, tylko pewna była cała dobroci, swojej tak? mocy. Tak, i była dobrą istotą bardzo, dlatego no jakby tutaj. Czyli rozumiem, A że jak teraz schodziła na plan Ziemia, nie. nie była tego świadoma, że jest tutaj i niska, i wysoka częstotliwość, czyli przejawia się dualizm i dobra, i zła. No, Wiedziała to, czy nie wiedziała? Trochę wiedziała, ale właśnie jakby nie zdawała sobie wtedy jeszcze właśnie z takich jakby konsekwencji mieszania energii. O. Bo właśnie ona teraz zrozumiała, że ona się z nim w jakiś sposób wymieniła. Nie została w swojej mocy, tylko oddała mu część siebie, a przyjęła od niego część jego i on to zainfekowało. Skoro ktoś pojawia się w jej przestrzeni z intencją taką, jaką on miał, czyli wykradzenia jej informacji i przejęcia jej, to oczywiste, że tak się stało. Po prostu znalazł sposób na to. Więc to, na czym mi najbardziej zależy, to to, żeby ona jako istota, kiedy schodzi na dany plan, zachowała pamięć pełnego zakresu częstotliwości, który tam panuje i po prostu z mądrością, świadomością widziała rzeczy takimi, jakimi są. Tak, właśnie tak. Teraz zostaje, właśnie teraz jakby zrozumiała w pełni, że taka połączenie się jakby z drugą istotą i wymiana z nią energii, żeby jej coś dawać, brać, to nie, to jest bardzo niedobre. Ona chce zachować się w swojej formie, w swojej postaci, w swojej energii i może obserwować, może się uczyć, ale właśnie nie wchodzić w taką bezpośrednią jakby wymianę energetyczną. Rozumiesz, bo to mi się to pojawia jak taki wir, że oni się po prostu zbełtali, zmieszali. Pozwoliła mu na to, ona też w jego przestrzeń za mocno weszła i to się dobrze, to i w ten już sposób wiemy. właśnie zapomniała o swojej, no osłabiło ją bardzo, no. Zapomniała o tym przede Osoby. wszystkim, nie, zapomniała o tym, że przebywa w przestrzeni, gdzie są takie energie, dlatego pójdziemy teraz jeszcze
do momentu, zanim się wcieli jako Artemida. To jesteśmy na innej planecie. Okej. I dlaczego chce się wcielić na Ziemi? Bo chce. Bo bardzo chce. Widzi w planecie Ziemi właśnie niesamowity potencjał czynienia. Okej. Czynienia dobra przede wszystkim i pomocy też trochę ludziom, bo właśnie jest to w niej takie przekonanie, że może pomóc w takich drobnych rzeczach. Ale kiedy zdaje sobie z tego sprawę, że jest, że jakieś miejsce potrzebuje pomocy, czyli jest jakaś siła, która działa tak, że istoty, które tam zamieszkują, potrzebują tej pomocy. Tak. Czy posiada wiedzę na temat tego, co czyni, nazwijmy to już, zło? No, nie aż taką, właśnie niepełną, dlatego też chce się wcielić na Ziemię, bo widzi, że tam są też właśnie częstotliwości, których ona nie doświadcza w swojej przestrzeni. I chce tego doświadczyć ze swoją mocą, ze swoją tym, kim jest, ale też właśnie zobaczyć, doświadczyć w tej częstotliwości i wnieść jakby siebie do, żeby właśnie też móc tego, kim jest, no jakby pomagać tym ludziom, nie wpływać, tylko właśnie na przykład właśnie pomagać im, jak tam coś właśnie się z plonami dzieje, czy coś, czy właśnie tego typu. Miała niesamowitą wiedzę i chciała się nauczyć więcej. A planeta Ziemia właśnie miała ten wielki potencjał tej różnorodności właśnie natury, bo to też z naturą ona bardzo pracowała właśnie z ziołami, z tego typu. No dobrze, to teraz przenikając i wcielając się w ciało Artemidy, odczytuję sobie z pola informacyjnego Ziemi wszystkie informacje na temat tego, w jaki sposób przejawiają się byty o niskich częstotliwościach i jak funkcjonują. No, powiem ci, że teraz się pojawiło w niej takie coś, że gdyby ona, że jakby jak zobaczyła, co się wydarzyło właśnie w dziejach ludzkości od tego momentu, kiedy ona się wcieliła i tyle zła, to chyba nawet by się zastanowiła, czy w ogóle się wcielać. Ale no, jest świadoma wszystkiego i jest też świadoma tego, że właśnie ma ciało fizyczne na Ziemi. Ale ma teraz informację, więc z informacją i z wiedzą może doświadczać na Ziemi tego, czego chce. Tak. W swojej oryginalnej formie, z umiejętnością i wiedzą dotyczącą tego, jak funkcjonują byty poruszające się w niskiej częstotliwości, jak się poruszają byty w świecie astralnym, to no akurat dobrze bardzo wie. W związku z tym ma cały pakiet informacji. Więc może przejawiać się tak, jak chce. I teraz, kiedy wcieliła się w Artemidę z całą informacją dotyczącą tego, jak funkcjonuje pełen zakres częstotliwości na Ziemi, jak się przejawia ją byty o niskiej częstotliwości, czy spotka i czy ten byt pojawi się w ogóle w jej przestrzeni? Nie. Ona czuje te niskie częstotliwości, jest ich dużo, bo to właśnie dużo. To czuć też, że właśnie energia Ziemi od tamtego czasu do tego i się bardzo obniżyła w takim sensie, że jest dużo takich drobnych, nie, już nie tych takich wielkich demonów, tylko jest dużo takiego, takiej drobnicy niskowibracyjnej, ale ona chce być sobą i jakby właśnie nawet tak by właśnie obudziło się w niej na nowo, żeby właśnie znów czynić dobro, znów czynić takie właśnie, zająć się swoimi, przypomnieć sobie właśnie swoją wiedzę, swoją mądrość, swoje czynienie, właśnie znów wrócić tutaj do ziół, do pracy z ziołami, żeby w ogóle może rzeczywiście w jakiś sposób pomagać ludziom, żeby znaczy samej sobie też właśnie w takim sensie, żeby ta wiedza znów została w jakiś sposób przywrócana, tak właśnie te zioła przede wszystkim, właśnie jakieś nalewki, żeby właśnie dbać o swoje ciała, żeby żyć w szczęściu, radości, zdrowiu. Okej, okay. I kiedy kończysz życie jako Artemida,
To ile będzie miała jeszcze wcieleń, zanim wcieli się jako Ewa? Dosyć duża cyfra mi się pojawia, ale zdaje się, że miała na początku sporo takich wcieleń, które bardzo króciutko trwały, dlatego Ona rozumiem, że w już jakiś sposób. ona już decydowała, jak będzie chciała się wcielać, tak? Bo już się wcieliła w ogóle od samego początku na swoich własnych warunkach. Najpierw No jako właśnie, dlatego ta Artemida. cyfra się nie chce ukształtować teraz, tak jakby właśnie coś w przestrzeni się zmieniało. To na pewno. No, dlatego właśnie pojawiło mi się coś, ale zaraz to zniknęło i w zasadzie pojawiła się taka No, bo to się nowa teraz zmienia bardzo. informacja. A jeszcze jak. Ale ona, to jest coś takiego jeszcze ciekawego, że ona gdzieś jest ta pamięć została w tym zapisie tej kobiety, jakby ona chciała ją uwolnić, ją. Ale z czego mają uwolnić, skoro to się w ogóle nie wydarzyło? No właśnie, i teraz jak to mówisz, to ona też tak sama się tak uśmiechnęła właśnie i To się mówi, w ogóle że nie tak, że wydarzyło. Ona też. wcieliła się z informacją na temat tego, jak funkcjonują częstotliwości. Przeżyła życie jako Artemida. Tak, wszystko się zmieniło teraz. Wszystko się zmieniło, wszystko uleciało i tak się pięknie cała energia przeformowała. Tak, wszystko się wyczyściło, wszystko. Nie ma nic. Jest teraz ona tu. To niech Ciele Ewy. teraz właśnie połączy się z ciałem Ewy i powiem, jak odczuwa teraz ciało fizyczne Ewy. Powiedziała, że się za nie weźmie, że się właśnie oczyści w jakiś sposób. Ziółka będzie parzyć. Jakieś coś takiego właśnie, że dobrze się czuje. Dobrze się czuje, dobrze się czuje. No. I będzie teraz eksperymentować znowuż dużo, ale właśnie jakby zacznie od siebie. Mówię, zacznie od siebie, żeby właśnie się tak znów rozgęścić, żeby właśnie, bo mówię, że no dobrze się czuję, tylko że no ciało fizyczne jest gęste i że a zioła i właśnie takie życie w światłości, jakby w jej energii, no powoduje też właśnie przestrukturyzowanie ciała fizycznego, że to ciało stanie się dużo rzadsze. I takie właśnie bardziej płynne, szybciej informacja będzie przez nie, no bardzo dużą wiedzę ma na ten temat. I tutaj chcę właśnie jakby tu to swoje ciało przestrukturyzować, żeby właśnie było takie lżejsze, no młode. Odmłodni się Dobrze. w naturalny sposób. To już zostawiamy w takim bądź razie Oj, ma ją. dużo, ma tak dużo w sobie radości teraz, takiego no niesamowitego potencjału, takiej ciekawości i fascynacji światem, ale światem natury przede wszystkim. A jak widzi swój intelekt? No ona jest bardzo bystra. Bystra jest. Błyskawicznie się uczy, szybko łapie. A jak Będzie się będzie. teraz bardzo szybko uczyła. Dobrze, Agatko. Pożegnaj się w takim bądź razie z Ewą. Odejdź do swojej przestrzeni. Niech Ewa odejdzie do swojej przestrzeni. Jeżeli się robota pali w rękach. Rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi. I za chwilkę policzę od 1 do 3 i na 3 otworzysz oczy. 1. Ciało się budzi. I odczuwasz swoje ciało. Odczuwasz to, jak leżysz. Przeciągasz się. 2. Czujesz lekkość i przyjemność. I jest ci z tym bardzo dobrze. I 3. Otwórz oczy.